Witajcie, kochani, w kolejnym nagraniu z mojej szuflady. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację nowych możliwości czytnika ekranu VoiceOver w systemie macOS, a dokładnie jego nowe możliwości w aplikacji Numbers, jakie się pojawiły po ostatniej aktualizacji całego pakietu iWork. Chodzi tu dokładnie o możliwość pracy z formułami. Dokładnie rzecz dotyczy wybierania konkretnych propozycji formuł, bo troszkę się to zmieniło. A w tym celu oczywiście przechodzimy do arkusza w aplikacji Numbers. Na potrzeby dzisiejszego nagrania przygotowałem taki bardzo prosty arkusz. Arkusz zawierający kwoty netto umów i podział na poszczególne umowy, umowy o dzieło i umowy zlecenie. Mamy tutaj wiersz nagłówkowy, numer, komórka nagłówka, numer porządkowy, komórka nagłówka, potem kolumna netto, kolumna brutto i rodzaj umowy. No i jak same nazwy wskazują, mamy tutaj też jak gdyby kolumnę nagłówkową, która zawiera numery porządkowe. Mamy wartości w kolumnie netto podane umów. Brutto. W kolumnie brutto nie ma żadnych wartości. Rodzaj umowy, dzieło. W kolumnie rodzaj umów. Dwa, zlecenie umowy. Trzy, gdzie mamy cztery, różne pięć, dzieło, typy sześć, zlecenie. Umów. Pięć, trzy, dwa, jeden, dzieło. Więc brutto. Zacznijmy może numer od tego, brutto, jeden. Jak wcześniej wpisywało się formuły, netto, bo jak gdyby brutto. Sposób wpisywania ten stary nie zniknął. Dalej możemy tak samo korzystać i tworzyć formuły w Numbers, jak miało to miejsce wcześniej i dokładnie tak samo, jak robi się to na przykład w Excelu. Czyli dokładnie tak samo naciskam znak równa się. Znajduje się w ogóle w komórce brutto, w kolumnie brutto, jest to drugi wiersz. Ponieważ nie ma wartości brutto, to stwórzmy sobie formułę, która będzie obliczać wartość brutto dla kwot podanych w kolumnie netto. Do tej pory robiliśmy to klasycznie, czyli wpisuję znak równa się, który otwiera nam w kreator formuł i wpisywałem sobie suma. Otwieramy nawias i procenty na przykład możemy obliczyć wpisując suma. B2 podzielić znak dzielenia. 100 razy 23, bo tyle 23. Podatek w tym prawy momencie nawias, VAT u nas tępnięcie wynosi funkcji, prawy nawias, plus tępnie, prawy nawias, tępnięcie funkcji suma B2. Ok, zamykamy formułę w tym momencie i patrzymy, ile nam wychodzi wartość. 123, wynik formuły. Brutto, netto 100. Kwota netto 100, brutto 123, brutto 123, wynik czyli wszystko działa. Możemy sobie oczywiście, tak jak miało to miejsce wcześniej, kopiować formułę, tutaj nie ma najmniejszego problemu, czyli komand kopiuj. C. I jak zejdę do kolejnego wiersza i wkleję tutaj komand V, to mam nową 3, 2, wartość. 1230, wynik formuły. 1230 dla kwoty 1000 zł. No i oczywiście analogicznie wklej, mogę tak 4, sobie wkleić wklej, te 5, wklej, kolejnych 6, 7, wierszach 8, te wklej, wartości. 9, 8, 615,00. I mam tutaj już kwoty brutto, formuły. Na przykład tutaj jedna wartość dla kwoty. Netto 500,00. 500 zł. Brutto 615,00. 615 zł brutto. Tak to wyglądało po staremu, więc co się zmieniło? Zmieniło się tyle, że skoczę sobie na koniec kolumny netto. 15,3200,00. Przypominam, że skrót do skakania na koniec kolumn czy wierszy wypełnionych to command option i strzałka w danym kierunku. Tutaj mamy pozycję w sumie, która jest pusta. Więc na czym polega zmiana? Zmiana polega na tym, że od ostatniej aktualizacji pakietu iWork, ostatniej aktualizacji Numbers, VoiceOver czyta nam podpowiedzi właśnie w tym edytorze formuł. Zwróćcie uwagę, ja teraz naciskam równa się, otwierając edytor formularz, edytor i wystarczy, że nacisnę, nie muszę wpisywać suma, niech będzie ESU. I już mam jakieś podpowiedzi, gdy idę teraz strzałką w bok. Suma iloczynów, suma jeżeli. Suma kwadratów, suma sherpot, mogę suma warunków, wybierać sobie suma x2, najróżniejsze formuły, jakie tutaj podpowiada suma mi suma sherpot, suma kwadratów, numbers, suma czyściowe, suma z sumy zakresu, czyściowe i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście suma też suma czyściowa, najprostsza suma. Możemy to oczywiście wielkie. Skasować to, co napisaliśmy i po prostu jeszcze raz napisać suma i dać suma, wartość. W tym momencie
uruchomiona zostaje zwykła formuła suma z gotowymi polami do wpisania wartości. Usłyszeliśmy wartość, jak mówi VoiceOver, i teraz ja nie muszę korzystać z tych wszystkich tam średników i tak dalej, żeby odpowiednio zamknąć na przykład formułę, tylko wystarczy, że w tym momencie wpiszę zakres, a zakresem, który mnie interesuje, to jest zakres komórek od B2 do, kursor tekstowy B2 do B16 i nie muszę tutaj niczym zamykać tej formuły, wystarczy, że dam Enter. B16. Wyświetli mi się zakres, daję jeszcze raz Enter, żeby zamknąć tą formułę. No i patrzymy, czy mamy kwotę. W sumie 17 164 wynik formuły. Mamy pełną wartość tych numer w sumie. Komórka umów. To 17 164 wynik taka formuły. Taka była kwota. Oczywiście to jest jeden przykład. Inny przykład. Ilość umów o dzieło. Tu w kolejnym polu możemy sobie wpisać ilość umów o dzieło. Jak policzyć umowy o dzieło? One się znajdują w kolumnie D. Też w zakresie od D2 do D16 mamy tam umowy o dzieło i umowy zlecenia. Czyli muszę policzyć poszczególne komórki, jeżeli spełniony zostanie jakiś warunek. Czyli szukam formuły, która brzmi licz jeżeli. Otwieram sobie edytor. Edytor formuł. Wciskam równa się, wpisuję słowo licz. Licz dopasowania. I teraz patrzę, jakie tu mi proponuje numbers formuły. Licz jeżeli. Licz puste. Było już licz jeżeli, ale tu licz puste. Inne rzeczy, liczby całkowite. Licz puste, licz. Licz jeżeli. A mnie interesuje licz jeżeli, więc daję testowana tutaj Enter. I testowana tablica. Taka jest tutaj podpowiedź VoiceOvera. Testowana tablica. Mamy jakieś średnik, inne pola. Warunek. Warunek i tak średnik, dalej. Więc testowana ja tablica. Licz jeżeli. Wracam sobie licz, do jeżeli. Mojego, testowana do mojej tablica. Testowanej tablicy i wpisuję przede wszystkim zakres, o którym rozmawialiśmy, czyli licz, D2 D2. Do, czyli piszę dwukropek D16 i daję w tym miejscu licz, Enter. Mam wpisany warunek. Zakres. Warunek. Średnik. D2, D16. Tak, patrzcie, D2, średnik mam wstawiony średnik. Automatycznie. Warunek. Teraz idę sobie strzałką w prawo na warunek. Ja nie muszę, ale z przyzwyczajenia już dla przejrzystości formuł zawsze daję sobie spację, więc daję sobie spację w tym miejscu. A mam podany zakres i jako warunek wpisuję w cudzysłowie wpisujemy warunki, dzieło, bo takiej umowy dzieło, szukamy. Cudzysłów. Zamykam cudzysłów, daję testowy Enter. Numbers, okno, 8, wynik formuły. I słyszymy po zamknięciu formuły, gdy dałem Enter, zamknęła się formuła, że tych umów o dzieło mamy 8. Netto. Analogicznie ilość umów zleceń. Możemy wpisać sobie kolejne ilość umów zleceń, czyli znowu już bez takiego tłumaczenia, po prostu zobaczcie, jak to tworzę. Edytor formuł. Równa się. Licz dopasowania. Licz jeżeli. Wpisałem, wybieram sobie testowana z propozycji. Tablica. Licz jeżeli, wpisuję zakres. Wielkie. D2. Dwukropek do D16. D2, D16. I teraz. Warunek. Przechodzę na ten warunek, daję sobie spację i wpisuję na przykład zlec. I zlec. Daję gwiazdkę, żeby tam się był dowolny ciąg. Zamykam cudzysłów, Enter. Numbers, okno, netto 7, wynik formuły. Słyszymy, ilość że umów o dzieło, 8, wynik formuły. Ilość umów o dzieło, 8. Ilość umów zleceń, 7, wynik zleceń formuły. Zleceń jest 7. W ten sposób bardzo wygodnie możemy przeglądać i konstruować formuły, nawet jeśli nie znamy, nie mamy pojęcia, jakie formuły i możliwości posiada nasz arkusz kalkulacyjny. Dzięki tym podpowiedziom jesteśmy w stanie dowiedzieć się, jak budować, jak konstruować formuły. Co więcej, gdyby okazało się, że któraś z naszych formuł nie działa, wtedy możemy sobie oczywiście włączyć tryb edycji. Siedem. Wywołujemy go w taki sam sposób jak kiedyś, czyli Option Enter. Edytor.
formuł, kursor tekstu na końcu tekstu, testowy numbers, okno. Po aktualizacji pojawił się również nowy skrót, czyli voice over spacja. Edytor formuł, kursor tekstowy na końcu tekstu. I nim też możemy wywołać edytor formuł i skorzystać z niego do sprawdzenia, co nie tak nam się wpisało i jak to należy poprawić. Mam nadzieję, że ta krótka demonstracja pokazała wam, że nie ma się czego bać tak naprawdę w arkuszach. Zachęcam was do testowania, do zabawy. Nawet takie proste rzeczy jak obliczenie sobie budżetu gospodarstwa domowego, czy kosztów, jakie ponieśliśmy z jakimś wyjazdem. Warto się pobawić w ten sposób. Nabierzemy wprawy, biegłości, a przede wszystkim zorientujemy się, jak działa taki arkusz kalkulacyjny, jak możemy wygodnie korzystać z różnego rodzaju formuł, no i jak przydatnym narzędziem okaże się na co dzień, o pracy nie wspominając. Tak więc tyle z mojej strony. Gdybyście mieli jakiekolwiek pytania związane z tym lub innymi odcinkami mojego vloga, zapraszam do kontaktu albo w komentarzach, albo piszcie na mojego maila. Jeśli tylko będę znał odpowiedź, to chętnie jej udzielę. Póki co, bardzo wam dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.